Okej, witam was serdecznie po przerwie. Wszyscy napojeni, pojedzeni. Teraz się włączy wam tryb drzemki, nie? Oszczędzanie energii, ale postaram się rzucić kilka rzeczy, które być może was jakoś rozbudzą, albo tak jak powiedział wcześniej Janek, rozbudzą waszą wyobraźnię. I kilka takich bardzo, bardzo ważnych rzeczy, o czym ja będę mówił. Własne produkty jako alternatywna droga monetyzacji bloga. Będę mówił właśnie przede wszystkim o swoich własnych produktach. Trochę powiem, jak to zrobić. Nie wszystko będzie ujęte w tej prezentacji, ale będzie coś ciekawego pod sam koniec, co myślę, że trochę dostarczy wam jeszcze dodatkowej wiedzy na temat właśnie tworzenia produktów. Dobra, lecimy, ponieważ mam pół godziny, tak? Kto kontroluje czas? Andrzej, dobra, to tak co jakiś czas zerknę w twoją stronę, żebyś mi tu sygnalizował, co i jak. Krótko, kto z was, powiedzcie, czy ktoś z was mnie kojarzy, kto mnie nie kojarzy, może tak ręka do góry. W ogóle wyszedł jakiś gość naprawdę na środek, nie znam go, nie wiem, kim on jest. Dobra, sporo osób. To krótko o mnie. Nazywam się Bartek Popiel, jestem mężem Oli i tatą małej Anastazji. Prowadzę blog liczysiewynik.pl. On przez długi, długi czas funkcjonował pod inną nazwą, a mianowicie bartekpopiel.pl. Cóż za kreatywność, nie? Jest jeszcze, pojawiła się cyfra 5% i później wam powiem, do czego te 5% się sprowadza. To będzie na sam koniec. Okej. I oczywiście chciałbym się zgodzić z pewną rzeczą, którą wcześniej poruszył Janek, który powiedział, że na blogu muszą być zasady i reguły. To jest jak najbardziej prawda. I powiedział jeszcze jedną rzecz, którą niestety muszę troszeczkę zakwestionować. A propos prowadzenia szkoleń. Za chwilę wam powiem, jak prowadzenie szkoleń może być świetną metodą, czy w ogóle występowanie publiczne, jak może być świetną metodą właśnie do tego, żeby skrócić sobie czas tworzenia produktów. Okay? Ponieważ szkolenie możemy zrobić raz, ale jeżeli je dobrze nagramy, jeżeli będzie przemyślane całe to szkolenie, wystąpienie, jeżeli będzie to dobrze sekwencyjnie ułożone, możemy z tego zrobić świetny produkt, który później będzie sprzedawany jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Okay? Czyli już nie musimy się znowu angażować czasowo, nie musimy być na sali, nie musimy tej sali wynajmować, nie musimy robić marketingu pod kątem takim, że gdzieś trzeba zbierać ludzi, tylko możemy im dostarczyć produkt, czy to w postaci wideo, czy to w postaci audio, czy później to może być transkrypcja i możemy z tego zrobić książkę. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawych możliwości. Kolejna rzecz, bardzo ważna, o której też powiedział wcześniej Marcin. Mianowicie, że ważne jest to, żeby mieć etat, ponieważ wtedy nie ma tej presji. I z produktami jest podobnie. Mianowicie, jeżeli mamy własne produkty, to nie ma tej presji, że o Boże, konto mi się tam powoli wyzerowuje, no więc przychodzi ktoś z propozycją, słuchaj, czy chcesz reklamować nasze super wkładki do butów, nie? No to dobra, no jakoś to zareklamuję, no bo żadna kasa nie śmierdzi. Więc czy jakakolwiek inna dziwna propozycja, akurat to może być dobre, jeżeli ktoś prowadzi jakiś blog o bieganiu, czy o butach, czy o czymkolwiek innym, może to nie będzie takie złe. W każdym razie wiecie, o co chodzi, żeby mieć ten komfort, bo to jest najważniejsze, żeby mieć ten komfort powiedzenia nie, okej? Okay? Żeby mieć tą możliwość, nie, ja tego nie wezmę, niestety to mnie nie interesuje, to nie jest temat, który kupią moi czytelnicy, żeby mieć ten komfort. I to daje właśnie albo dodatkowa praca, albo to daje posiadanie własnego produktu, który możemy ewentualnie sekwencyjnie wypuścić. I pewnie też coś mądrego powie Kuba, który będzie po mnie. Gdzieś negocjowałem z Majem, żebym był ostatni, więc no niestety nic wam nie powiem, co powie Kuba na temat współpracy blogerów z markami. Okej, okay, lecimy. Jakie były moje początki, jeżeli chodzi o blogosferę? Ja blogowałem taką trochę metodą prób i błędów. Tak naprawdę pamiętam blogowanie u jego początków, gdzie jeszcze bardzo modne były takie blogi jak Zjadamy Reklamy, Maciek Budzik wtedy był też tak bardzo na topie, Zajączkowski blog był taki bardzo na topie. Część sporej części z was pewnie już to niewiele mówi, bo oni już naprawdę no, albo przestali blogować, albo zajęli się jakimiś zupełnie innymi tematami, tak? Także i ja wtedy blogowałem o takich tematach jak szybka nauka, szybkie czytanie, trochę o mózgu, neurologii. To mnie po prostu interesowało. To była moja pasja i tym się chciałem dzielić, tak? Jednocześnie też pracowałem trochę w tym temacie, ale nie szło. Krótko mówiąc, to nie do końca żarło, okej? Okay? Pisałem to, jakieś tam komentarze się pojawiły. Chyba wtedy jeszcze nawet nie miałem żadnego Facebooka zainstalowanego na blogu, więc nie było żadnych lajków, ale jakieś tam komentarze,
Ale to wszystko była krew z nosa, to było słabe po prostu, okej? I tak powolutku coś tam się działo. I zacząłem szukać, jak to robią ludzie na przykład za oceanem albo w innych częściach świata, że mają duże, fajne, poczytne blogi. I trafiłem na takiego Australijczyka, który się nazywa Jaro Starak. I wygooglujcie sobie, w ogóle fajny gość. I od niego jakby przyjąłem koncepcję tak zwanych filarowych artykułów, że warto pisać długie, konkretne, merytoryczne artykuły, takie mięcho, treści, które naprawdę dostarczają ludziom czegoś wartościowego, coś, co im zapadnie też głęboko w pamięć i do czego mogą wracać. Taki wpis, który możesz mieć spokojnie gdzieś tam dodany w zakładce swojej przeglądarki i w razie czego możesz do niego wrócić, bo po prostu jest naszpikowany mięchem, tak? To jest coś, co przyjąłem od niego. I on wydał taki kurs, który się nazywał Blog Mastermind i w ofercie tego kursu miał właśnie te wszystkie zdjęcia i wiecie, ja się tym strasznie jarałem, mówię, ja gość w ogóle podróżuje po całym świecie, ma czas na blogowanie, jeszcze on tam w ofercie, za chwileczkę wam pokażę screen, miał taki nagłówek, że bloguj 2 godziny dziennie, podróżuj po całym świecie i zarabiaj minimum 5000 dolarów miesięcznie, nie? Więc po prostu, no, kupił mnie tym. I powiem wam szczerze, coś co może się wydawać głupie, ale ta oferta rzeczywiście miała sens, tam było poukładane, jak się promować w social mediach, jak pisać artykuły, jak z artykułu na przykład zrobić dobre wideo i odwrotnie, skąd brać inspiracje na swoje wpisy, mnóstwo takiej wartościowej wiedzy. Ta oferta chyba już wygasła, ale gdzieś tam w jakiś archiw.org pewnie będzie to do znalezienia. I na tamten czas ten kurs kosztował bodajże 297 dolarów i to było dla mnie dużo, naprawdę, to było około 1000 zł i to było dużo za jakiś kurs w ogóle, ja wtedy mieszkałem też w takiej śmiesznej kawalerce, pracowałem w kuchni, nie mam żadnego zdjęcia ani na blogu, ani nigdzie z tamtego czasu, teraz trochę żałuję, ale po prostu to było tak straszne mieszkanie, że no, w sumie nawet nigdzie go nie uwieczniłem, tak? W każdym razie tam sobie pracowałem przy laptopie, przerabiałem sobie ten jego kurs i naprawdę przerabiałem lekcja po lekcji, tak rzetelnie. I stało się coś dziwnego. To naprawdę zaczęło przynosić konkretne efekty, tak? Coraz więcej czytelników, coraz więcej komentarzy, coraz więcej maili. Wow, a to znowu napędza, nie? Dalej, pracujemy, kolejne artykuły. Znowu ktoś napisał i non stop. Więc to mi jakby trochę otworzyło oczy. Bo oczywiście wcześniej, zanim ja na niego trafiłem, zanim kupiłem ten kurs, to szukałem artykułów, jak mieć więcej trafiku na blogu, jak przyciągać ludzi, jak ten blog promować. No i oczywiście tak, jak szukasz po różnego rodzaju artykułach, to tak, jeden mówi SEO, nie? SEO, AdWords, AdSense i tak dalej, warto zainwestować w reklamę, pozycjonowanie, słowa kluczowe, musisz mieć tam nagłówek H1, H2, H3. No wiecie, po prostu SEO maniak. Drugi, nie, SEO to jest przeżytek. Pisz pod ludzi, pisz dla ludzi, social media to jest przyszłość. Inny jeszcze, że nie, to w ogóle dzisiaj to jest wideo, nie? I tak dalej, i tak dalej. I jak się trafia poprzez artykuły, to się ma zawsze taką trochę szczątkową wiedzę. Natomiast właśnie u niego to było wszystko takie sekwencyjne, to miało sens. No i rzeczywiście, ja wcześniej to tak próbowałem raz tamto i nie wychodziło. A jak zrobiłem ten kurs, no to rzeczywiście miało wszystko ręce i nogi. No więc zainwestowałem, tak to wyglądało. Oczywiście to jest tylko wizualizacja, to było wszystko dostępne online. I zacząłem obserwować także innych ludzi. Chris Gilbo, Leo Babau, tam prowadzi bardzo fajny blog zenhabits.net. Też ma drugiego bloga, trochę o blogowaniu. Natomiast Zenhabits to jest jeden z nielicznych blogów, który przeczytałem cały. W sensie znalazłem archiwum, tak? Archiwum akurat ma dostępne luźno. I przeczytałem calutki, tak od pierwszego wpisu, a on potrafił pisać czasami po 2-3 wpisy dziennie, nie? Tam przez pierwsze miesiące. Więc naprawdę natłukł tego masę, ale świetna robota. Darren Rose to jest autor bloga problogger.net i jego książka też jest wydana w języku polskim, więc Janek, to jest trzecia książka o blogowaniu, która jest dostępna po polsku. Tak? Więc jest bardzo fajna, polecam, naprawdę. Nie jest jakoś znana, rzadko się o niej mówi, ale jest naprawdę merytorycznie bardzo, bardzo dobra. Poza tym Ramit Sethi, Tim Ferriss, którego część z was pewnie zna, autor książki 4 godziny tydzień pracy, no i wszystkiego innego, co ma w tytule 4 godziny, to Ferriss tam całą serię tych książek wypuścił. I Marie Forleo, która prowadzi i fajny blog, i ma świetny kanał na YouTubie. Naprawdę
Dziewczyny, jeżeli chcecie się zabierać za, albo już robicie wideo, zobaczcie, jak ona to robi. Robi to z takim smakiem i zawsze wygląda pięknie i ma zawsze jakieś fajne wstawki. Bardzo, bardzo polecam. I to są ludzie, o których ja trochę się uczyłem, których podglądałem, od których, nie boję się użyć tego słowa, żywcem zżynałem pewne rzeczy i wdrażałem je do swojego bloga. To, co ich wszystkich łączyło, to jest właśnie to, że oni wszyscy mieli swoje własne kursy. Wszyscy, ok? Jak nie książki, to jakieś kursy internetowe, albo jakieś membership site'y, tak? Czyli jakaś taka strona, gdzie płacisz jakby abonament, kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów miesięcznie i co miesiąc masz aktualizowaną jakąś nową wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Więc oni wszyscy mieli jakieś swoje własne kursy, treningi, poradniki i stwierdziłem, bo w kursie, o którym wam wcześniej wspominałem, czyli ten blog Mastermind, Jaro Staraka, też był taki moduł, jak przygotować swój pierwszy własny produkt. No więc stwierdziłem, teraz ja też zrobię swój własny produkt. I zrobiłem taki kurs właśnie dotyczący tego, w jaki sposób się uczyć szybciej, efektywniej, podstawy szybkiego czytania i tak dalej, tak? Na tym się znałem, pracowałem indywidualnie z dzieciakami w tym temacie, pracowałem też w szkołach i zrobiłem taki pierwszy kurs. To miało taką formę, to nawet jeszcze nie było wideo, że była kiedyś taka platforma, to się nazywa DingDim, dingdim.com, platforma do webinarów, do tworzenia konferencji internetowych. I ja siedziałem sobie wtedy, właśnie u siebie wtedy w tej śmiesznej kuchni, robiłem te webinary i było coś takiego, że to oczywiście wszystko można było nagrywać, tak? Czyli robiłem webinar, ludzie byli na żywo i teraz uwaga, uwaga, na ten kurs zapisało się 11 osób, szaleństwo, nie? 11 osób. Przy czym ten blog jeszcze wtedy raczkował, ale no coś się już działo, tak zapisało się i tak się cieszyłem, nie? Przy czym na webinarze pojawiły się, uwaga, 3, tak? Przy czym jedna podstawiona. To był kolega, który miał mnie informować, że w razie gdyby się pojawiła jakaś wpadka techniczna, to miał mi dzwonić albo napisać SMS-a, Bartek, nie słychać cię, albo Bartek, slajdy się nie zmienił i tak dalej. Więc de facto były dwie osoby na żywo, plus, ale oczywiście wiecie, jak tam prowadziłem ten webinar, o, witam was serdecznie, cieszę się, że tak tłumnie przybyliście, także dzisiaj zaczynamy i tak dalej. I tak to wyglądało, miałem to nagrane i w zasadzie, zobaczcie, to jest pierwsza rzecz do tworzenia jakiegoś produktu. Miałem to nagrane i później mogłem te nagrania już sprzedawać. Bez angażowania swojego czasu masz to nagrane. Więc znowu, można to ładnie opakować, zrobić lepszą ofertę, lepszy marketing, sprzedać, tak? Jeszcze raz. Okej, na tej zasadzie. Ale stwierdziłem, że nagram to po prostu na nowo. Nagrałem całą tą wiedzę jeszcze raz na nowo, już tylko w postaci materiału wideo. Później przyszły jakieś inne rzeczy, z którymi się zacząłem bawić, czyli był taki produkt. Trochę śmieszna sprawa, bo ja to nagrałem dla siebie, serio. Miałem problem z tym, że odwlekałem różne rzeczy, albo właśnie, że byłem taki rozproszony, tu coś poczytałem, a to tamto. I stwierdziłem, że wiem, że jak się skupię, to będą efekty, tak? Że muszę się po prostu na maksa skoncentrować i wtedy będzie to rosło. To jest trochę tak jak ręka do góry. Kto z was jeszcze studiuje? Okej, wow, super. Przyszłości narodu. W każdym razie... Wiecie, no więc to jest dokładnie tak, jak profesor na uczelni mówi: moi drodzy, macie 3 tygodnie na napisanie pracy na temat XYZ. Kiedy piszecie? W ostatni dzień. Da się? No właśnie. Da się, prawda? Tylko, że i wtedy co? Dzwonek kawy, wyciszasz telefon, wyłączasz telewizor, mówisz wszystkim: proszę zamknąć ryje, nie wchodźcie mi, bo ja teraz piszę. I koniec, nie? Rozłączamy internet i działamy. I można. I nagrałem takiego audiobooka, miałem to wcześniej w PDF-ie, później sobie to nagrałem, zebrałem jakieś tam wskazówki odnośnie właśnie tego, jak być skoncentrowanym, jak mieć taką laserową koncentrację, jak się tego nauczyć. No i tak sobie to, słuchałem sobie tego, czytałem, wracałem do tego materiału, aż w końcu kiedyś komuś to podesłałem. Maju, ty chyba byłeś drugą albo trzecią osobą, której to wysłałem, nie? Już wiem. W każdym razie wysłałem to znajomemu i też stwierdził: Bartek, czemu ty tego nie sprzedajesz? Ja mówię: stary, to trwa godzinę 10 minut, kto mi to kupi? No ale czemu nie spróbujesz? No i rzeczywiście, wystawiliśmy to chyba tam za 39 zł i nie wiem, sprzedało się chyba 120 czy 115 sztuk. Łatwo przeliczyć, nie? Nagle tak patrzę, wow, nie? Co chwilę zamówienie, pę. Fajna sprawa. I tak poszły kolejne jakieś rzeczy, jakieś tam książki i tak dalej i trochę większe kursy, później już takie modułowe, jak tu mamy taki kurs, o, tu wam pokażę. Zrobiłem kiedyś taki kurs, on się nazywa Totalna Metamorfoza. Oczywiście chodziło bardziej pod kątem tego, jak można zmienić pewne rzeczy w sobie,
I kurczę, wiecie, mnie trochę to boli, bo dzisiaj ten rozwój osobisty mocno dostaje po dupie, nie? Że tam ludzie się leją po pyskach, nie? O, bądź zmotywowany, nie? Widzieliście ten filmik? Tak, widział ten filmik z tym. Straszna sprawa, nie? To jest dramat Wanda. Natomiast gdyby nie rozwój osobisty, to ja bym dzisiaj tu przed wami nie stał, tak? To mi naprawdę dużo dało. Ja się nauczyłem właśnie, jak skończyć z odleganiem, jak być bardziej produktywnym, jak być bardziej pewnym siebie. Zwiększyła się moja wiara w siebie, okej? Zwiększyła się moja wiara w siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko przyniosło jakieś tam konkretne efekty i stworzyłem taki kurs. I teraz część z was może mieć opory przy tworzeniu różnego rodzaju rzeczy. Kurde, ja bym nagrał, nie? Jakiś kurs, ale ja nie mam sprzętu. Kto z was ma smartfona? Smartfona, który nagrywa filmiki w co najmniej HD. HD, no 720 na coś tam, tak? Okej. Okay. I teraz to jest filmik, który nagrałem, to jest rok, o tu nie ma daty, ale chyba 2011 rok. Ja miał tytuł Jak pokonać lenistwo, tak? 346 520 wyświetleń. Przy czym teraz wam pokażę, czym go kręciłem. To były dwie lampy kupione w Castoramie, tak? Czyli żadne profesjonalne oświetlenie, żadne softboxy, dwie zwykłe lampy, takie chamskie. Poza tym był dyktafon i mikrofon krawatowy, po prostu ten dyktafon miałem gdzieś tam w tylnej kieszeni. Zobaczcie sobie, a tu jest pięknie ten mikrofonik. I dźwięk nagrywał się osobno, a wideo nagrywało się HTC Desire Z, tak? Więc mega słabo, ale da się. Po prostu stwierdziłem, że ja nie mogę dłużej czekać. Na zasadzie, a jak kiedyś będę miał lepszą kamerę, a jak będę miał lepszy mikrofon, a jak będę miał lepszy sprzęt. Nie. Trzeba wystartować tu, gdzie się jest i z tym, co się ma. Ok? Więc tak to wyglądało. Takie były moje początki. Więc jeżeli wy macie jakieś takie opory, a ja bym nagrał, ale nie mam czym, ale macie lustrzankę za 2-3 koła, nie? Albo coś takiego. Albo, że a nie mam mikrofonu, bo musiałbym sobie kupić jakiegoś Roda, nie? Nie, możesz sobie kupić mikrofon krawatowy za 60 zł i do tego dyktafon za 100 i wystarczy. A dzisiaj większość smartfonów tak naprawdę też ma fajną funkcję dyktafonu, więc nawet to nie jest potrzebne. Tylko trzeba nawet sprawdzić, czy wy macie taką funkcję po prostu w waszym telefonie. Więc da się to zrobić naprawdę niskim kosztem. Okej, okay. Później poszły jakieś tam kolejne większe kursy. I teraz właśnie pytanie, po co nam produkt? Po co nam jest ten produkt? 10 minut mi zostało do końca? O Boże, no dobra, lecimy. Przede wszystkim uzupełnienie między współpracami, tak? Czyli właśnie, że masz jakąś fajną kampanię, ktoś się zgłasza z następną, nie do końca mi to leży, tak? To masz możliwość gdzieś w międzyczasie wypuścić własny produkt, zrobić kampanię swojego własnego produktu. Zobaczcie, jak na przykład robi to wspaniale Michał Szafrański, tak? Z bloga Jak oszczędzać pieniądze, gdzie Michał ma taki kurs, to się nazywa Budżet domowy w tydzień i chyba w 2015 roku promował go dwa razy i raz w 2014. Bodajże chyba były trzy edycje, kiedy on ten kurs promował. Świetna rzecz między właśnie, między współpracami z markami. Dalej mamy nad tym kontrolę od A do Z. Czyli to ty odpowiadasz za marketing, to ty odpowiadasz za jakość, to ty odpowiadasz za to, jaka będzie oferta do tego i de facto też trochę od ciebie zależy, ile sztuk się tego sprzeda. Mamy też wpływ na cenę, kiedy to wypuścimy, czy to będzie cały czas dostępne jako taki evergreen, czy to będzie na przykład dostępne sekwencyjnie, czyli bardzo krótko, tak? Powiedzmy, jest dostępne przez tydzień i zamykam sprzedaż. I następnie znowu będzie dostępne przez tydzień, ale za 7 miesięcy, ok? I to jest świetne. Takie oferty limitowane, powiem wam, że bardzo, bardzo to przynosi fajne efekty i pokażę też wam później moje wyniki, tak? Także będą cyferki. Pokażę wam, jak to u mnie wyglądało. Nie jest źle, myślę, że może być jeszcze lepiej. Aczkolwiek, no właśnie, trzeba się do tego też przyłożyć. Kolejna rzecz to promocja. Tak? Czyli znowu, my możemy zrobić promocję, powiedzmy, nawet na 24 godziny. Masz urodziny. Hej, dzisiaj są moje urodziny i zachowam się jak hobbit. A wiecie, jak działali hobbici? Oni działali tak, że jak mieli urodziny, to im nie przynoszono prezentów, tylko to ten hobbit dawał prezenty. Więc ja dzisiaj też mam dla was taki prezent, są moje urodziny i mój produkt jest tańszy o 50%, tak? Do 23.59 na przykład. Czy cokolwiek innego. To może być rocznica bloga, to mogą być twoje urodziny, to może być Święty Mikołaj, Dzień Dziecka, co chcesz. Znajdź sobie okazję, możesz zrobić promocję na Dzień Kobiet i tylko dla kobiet, okej? Okay?
I wtedy trzeba przysłać skan dowodu na przykład. I faceci będą kradli żonom, nie? Żeby kupić na niej. W każdym razie mamy wpływ na to, żeby króciutko zrobić jakąś kampanię, jakąś promocję z tym właśnie naszym produktem. I bardzo ważna rzecz, bonusy do afiliacji, tak? Zobaczcie, jeżeli na przykład szukam teraz jakiegoś, dobra, mamy, powiedzmy, że jest jakiś portal, który sprzedaje wakacje, ok? I sprzedaje wakacje, zgłasza się do ciebie, słuchaj, zróbmy razem kampanię, wyślemy się gdzieś tam na jakąś wysepkę, porób fajne zdjęcia, powiedz, że poleciałeś z naszym biurem i jeszcze tu może być coś takiego, że od każdej osoby, że poza kampanią, od każdej osoby, która kupi wakacje przez twojego bloga, przez jakiś tam specjalny link referencyjny, no to powiedzmy, że ty jako bloger, blogerka dostajesz tego jeszcze jakiś procent. 5, 10, 15 różnie, tak? Są różne programy afiliacyjne. Więc też można powiedzieć, że słuchaj, jeżeli kupisz ten dany produkt przez mój blog, to jeszcze dostaniesz dodatkowo mój kurs na temat blogowania, na temat designu, na temat mody, na temat tego, jak się ładnie ubrać, jak zrobić makijaż 5 minut i tak dalej, nie? Nie wiem, czy da się zrobić makijaż 5 minut? Dziewczyny, da się, nie? Właśnie, jak się wstało, jak się ma na 8, do pracy się wstało za 7, no to wszystko się da, nie? To jest właśnie to, okej. Okay. Więc może to być też jako bonus do afiliacji i to jest świetne, okej? Okay? To jest jako bonus do afiliacji. Lecimy dalej. Produkty, jak możemy je sobie skategoryzować? Mamy produkty wiedzowe i one są świetne, ja je uwielbiam właśnie dzięki temu, że są replikowalne. Czyli to może być wideo, tak? Nagrywam wideo i mogę je wielokrotnie sprzedawać. To może być audiobook, e-book, seria webinarów, nagrania z live'a, tak? Czyli też to, co wam powiedziałem wcześniej. Nagrywamy szkolenie, tak jak teraz powiedzmy to się nagrywa i można by było później te nagrania sprzedawać. Gdyby ktoś z was miał takie szkolenie gdzieś zrobione, można to nagrać, można to później sprzedawać. Jest ta replikacja. Afiliacja, membership site, aplikacje też, tak? Jeżeli ktoś się zna na tworzeniu aplikacji albo ma pomysł na fajną aplikację, to można znaleźć ludzi, którzy mu tą aplikację napiszą. Nie wiem, aplikacja, która uczy ludzi, jak zacząć wcześniej wstawać, nie? Że co 3 dni będzie ci cofała budzik o 5 minut. Żeby to było takie na spokojnie, nie taki zryw, od jutra wstaję o 5:30, no, na bank. Przez pierwsze 3 dni, a później kaplica. Tylko 6, za 3 dni 5:55, za 3 dni 5:50 i tak dalej, ok? Coś takiego. Czyli właśnie, masz pomysł na aplikację, nie umiesz jej stworzyć, też można to zrobić. I czy można wejść z kimś w kooperację, tak? I dzielić się zyskami na przykład na pół, bo ty jako bloger powiedzmy masz zasięg i tą aplikację sprzedasz, a ktoś ma web, ma wiedzę i wie jak ją napisać, wie jak ją stworzyć. Oraz książka jest też produktem takim replikowalnym, choć wiadomo, już dochodzą koszty druku, już dochodzą koszty wysyłki i tak dalej, ale dzisiaj już też da się to bardzo mocno zautomatyzować, że w zasadzie ty jako autor, autorka no, nie musisz się zajmować niczym poza marketingiem, poza dobrą sprzedażą tej książki. Dalej, produkty, które już wymagają nieco większego zaangażowania, czyli właśnie szkolenia, warsztaty, konsultacje, mentoring i tak dalej, tak? Czasami jest jeszcze opcja zrób to za mnie. Są ludzie, którzy widzą, że coś robisz i stwierdzą, kurczę, to jest fajne, nie? No to czy ja mógłbym się tego od ciebie nauczyć? No tak, mógłbyś się tego ode mnie nauczyć. Ale wiesz co, w sumie to ile by to kosztowało, gdybyś to zrobił za mnie, tak? No i wtedy można rzucać jakieś wysokie kwoty i wierzcie mi, że to naprawdę ma ręce i nogi. A też nie bójcie się tego, że a kto będzie chciał zapłacić za moją wiedzę, nie? Naprawdę, są ludzie, którzy sobie cenią. Ja powiem wam szczerze, czytam mało blogów, kupuję dużo kursów właśnie dlatego, że oszczędza to mój czas i wiem, że tam dostaję zawsze jakąś konkretną wiedzę. Że przerobię ten kurs, wdrożę jakieś tam pewne rzeczy, czasami nie wszystko, czasami 30%, ale bach, są efekty, nie? Okej. Okay. Dalej już mamy produkty fizyczne, różnego rodzaju organizery, ubrania, gadżety, sklep, czyli na przykład sprawdźcie sobie, co ma w ofercie koszulkowo.com, pozdrawiamy Michała, jeżeli wygląda na Periskopie, albo to, co robi Kapsel, tak? Też można od nich zamówić koszulki, nie koszulki, różnego rodzaju jakieś tam gadżety. Zobaczcie, że youtuberzy z tego korzystają, tak? Mają kubki, smycze, mnóstwo takich rzeczy. Może nie ma z tego jakiegoś super hajsu, ale coś tam się dzieje, ok? Ale coś tam się dzieje. Poza tym to jest też fajna sprawa, w ogóle swój własny produkt, na ile wasza społeczność wam ufa, wierzy i czy jest w stanie sięgnąć do własnego portfela, żeby zapłacić za waszą wiedzę. To jest też trochę taki fajny test.
No i ostatnia rzecz to technologia, czyli aplikacje, różnego rodzaju software'y, ok? To już jest trochę bardziej skomplikowane, ale da się to też zrobić. Różnego rodzaju jakieś zaawansowane kalkulatory i tak dalej, i tak dalej. I na przykład powiem wam, że ja sobie patrzę trochę po polskiej blogosferze, jest potencjał u wielu osób maksymalnie niewykorzystany. Jest dziura, brakuje tych produktów. Na przykład gdzieś tu widziałem i mignął, jest na sali także Paweł, prawda? Paweł Łopydo. Paweł ma świetnego bloga i on zawsze ma świetny design. Ja po prostu jak wchodzę na jego bloga, no to rozpływam się, on jest zawsze świetnie zrobiony. I Paweł mógłby zrobić, proszę bardzo, ale chodzi o to, że Paweł mógłby sprzedawać, ja się kiedyś zastanawiam, mówię, czemu ten facet nie sprzedaje skórki, tak? Żebym ja sobie wszedł na Team Forest, zapłacę te 40 dolców i ja chcę mieć blog, który tak wygląda. Bo mało tego, że on potrafi zrobić świetną skórkę, to jeszcze potrafi uzasadnić, dlaczego taki design jest zajebisty. I to mi się podoba, tak? Więc Paweł, prowizja 10% dla mnie od skórki. Dalej, kilka rzeczy odnośnie, mam 2 minuty, jak nagrać. No nic, musimy skasować jak nagrać, więc przeskakujemy. To są różne możliwości. Jakby ktoś z was chciał nagrać wideo, to zapraszam. Mam takie studio u siebie w domu na górze. Tak to wygląda, jak kręcimy, tak wygląda już po montażu. To jest jeszcze inna opcja, jaki sprzęt. No to nic, przepraszam bardzo, ale też przeskoczymy, mamy tylko 2 minuty. I dodatki też przeskoczymy. I no dobra, szybko, intro, videohive.net. Zdjęcia, deposit photos, to prawie wszyscy znacie, a jak nie to zalecam się zapoznać. Muzyka, audio jungle, ja wszystkie jingle jakieś tam potrzebuję do produktów, czy czasami do materiału wideo kupuję tam. Nie jest to naprawdę zbyt drogie i warto, oczywiście są jakieś darmowe banki, ale one mnie wkurzają, bo są zawsze duże, przerośnięte i znaleźć tam coś sensownego jest po prostu jakiś dramat, nie? A w tych płatnych takich serwisach jak właśnie Audio Jungle czy Deposit Photos, no po prostu to jest chwila, moment, ja już mam takie zdjęcia, jakiego właśnie potrzebuję. Przykłady fajnych produktów, które, to już się dzieje, tak, na polskiej scenie, to już się dzieje, mam nadzieję, że będzie tego więcej. Już wspomniany kurs Michała Szafrańskiego, Budżet domowy w tydzień, tak, który jest sekwencją lekcji, jest i wideo, i jest wyciągnięte z wideo audio, więc można też sobie słuchać, i do tego jest zrobiona też transkrypcja. To naprawdę nie jest jakieś zbyt skomplikowane, więc i Michał to sprzedaje chyba w tej chwili za 197 zł, jakoś tak. Okej, okay. Dalej książki Tomka Tomczyka, tak? Również mamy dostępne i w PDF-ie, i Mobi, i wszelkiego rodzaju inne formaty, więc znowu mamy książki. Tak samo u Michała Kędziory również była książka, Organizer, Aliny. Dalej mamy YouTuberzy, Rezi Style. Sprawdźcie sobie, jak to robi Rezi. Kapitalne przemyślenie też tego tematu. Tak, czyli właśnie ma jakieś tam ciuchy damskie, męskie, dla juniorów i tak dalej. Fakt, że ma duże zasięgi, ale jest to przemyślane. To widać, że ktoś trochę do tego przysiadł i ma to moim zdaniem ręce i nogi. Tak samo chłopaki z Abstrahuje TV również mają swój sklep internetowy. Mało tego, mają stoisko w Złotych Tarasach, tak? Gdzie też sprzedają swoje rzeczy, więc fajnie. I myślę, że to bardziej działa też brandingowo. I gdzieś tam wow, mają swoje stoisko, marka. Nawet jeżeli wychodzą z tym na zero albo lekko na plus, no to i tak moim zdaniem fajna sprawa. Dalej, mamy kolejną książkę dla blogerów. Czwarta, e-book dla blogerów, ale znowu jest książka, jest e-book dla blogerów, plus jest sklep. Powiem wam szczerze, że nie wnikałem za bardzo już, czy to jest sklep Asi, czy to jest sklep, z którym ona bardzo blisko po prostu współpracuje na zasadzie afiliacji, tak? Jest, okej, okay, super, dobra. Czyli mamy sprawę jasną. Poza tym kolejny bardzo fajny blog, Znaczki jak Robaczki, blog parentingowy. znaczkiakrobaczki.pl/sklep albo bambuko.eu bodajże. I tam jest Żaneta, która robi zjawiskowe zabawki dla dzieciaków z drewna. I ma to wycenione dosyć wysoko, ale jest to naprawdę świetne i... Jeszcze raz? Dla dzieciaków z drewna. Okej. W każdym razie są to świetne rzeczy, bo moja żona też tam coś kupiła, tak, z tego sklepu. I oczywiście to jest tak też, że jak patrzysz na te zabawki, jak się kupi coś dziecku, no to one jakościowo są tak dobre, że człowiek, znaczy nie mam jakiegoś bólu, jak mam jej kupić coś tam kolejną rzecz z tego sklepu, okej? Poza tym gdzieś tam czytaliśmy też tego bloga, jest jakaś tam relacja, wierzcie mi, to jest naprawdę też świetna możliwość. Monika,
która też już była tu wspomniana chyba w prezentacji Janka, gdzie właśnie własne sukienki i tak dalej. Blog jest też świetną platformą do komunikacji, do budowania relacji z czytelnikami. Ważne pytania, które należy sobie zadać. O co ludzie mnie pytają? O co ludzie ciebie pytają? Czy piszą maile i czy te maile się powtarzają w jakimś tam konkretnym temacie? Jeżeli jest dużo zapytań o jakiś konkretny temat, może warto to zebrać, uporządkować, opakować i zaoferować. Dlaczego nie? Dalej, na czym się znasz? Jakie popełniłeś błędy? Marek Jankowski, który prowadzi podcast Mała Wielka Firma razem z Pawłem Tkaczykiem, Marek wypuścił taką książkę, która się nazywa 122 błędy swojego biznesu, czy coś takiego. I tam są po prostu błędy, jakie popełniają początkujący przedsiębiorcy. To nie są jego błędy, on po prostu zebrał błędy z rynku, tak? I dalej, o czym lubisz czytać i twoje doświadczenie. I teraz już muszę kończyć. Kurczę, czyli nie zobaczycie wyników. Szkoda, dasz mi jeszcze minutę? Marcinowi dałeś 5. Dobra, słuchajcie, przejdziemy do... Jeszcze tylko jedna taka... Jak to najpierw stworzyć, dobra? Czyli taki schemat, jak można stworzyć własny kurs. Pomyśl, zastanówcie się, jak można stworzyć taką sekwencję. Czy wszyscy widzą te takie... Tu jest taka smutna buźka, tu jest taka wesoła. Wszyscy to widzą? Mniej więcej? Okej. Zastanówcie się, jakie kroki musi przejść osoba, która jest w dupie, że tak powiem, w jakimś temacie i co ona musi zrobić, żeby być w tym temacie bardzo dobra. Czyli na przykład ktoś jest mizerny, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, totalnie jak ma wyjść, to się stresuje, mało co by nie dostał zawału i tak dalej. I co zrobić, żeby wyszedł na scenę taki pewny siebie, żeby potrafił zarządzać energią na publiczności i tak dalej, nie? I teraz co ta osoba musi zrobić? Przede wszystkim na przykład pierwszy krok, jak sobie radzić ze stresem. Drugi krok, jakaś tam mowa ciała. Trzeci krok, modulacja głosu. Czwarty, piąty i tak dalej, tak? Można sprawdzić, jak są zbudowane inne kursy, książki i tak dalej i zbudować taką sekwencję. To jest coś, co ja zrobiłem do prawie wszystkich swoich produktów, czyli właśnie taka linia, że tak powiem, od zera do bohatera, nie? Coś takiego w ten sposób. Okej, lecimy dalej. Czyli to jest ćwiczenie dla was. Jak to sprzedawać, to też przelecimy. Dobra, wyniki. Jak to było? Ja tak jak powiedziałem, generalnie w styczniu, powiem wam szczerze, dla mnie tworzenie produktów, gdzie ja jeszcze nie miałem takiego luzu też w nagrywaniu do kamery, więc nagrywałem coś, pomyliłem się, mówię, a kurde, jeszcze raz, nie? Nagrywam, nie, jeszcze raz, musimy to powtórzyć. Tak wiecie, z 50 razy nagle się okazuje, że nagrałem 3 zdania, a tam jest gotowego materiału, znaczy właśnie, nagrywam 2 godziny, a jest parę zdań takich sensownych, nie? No więc stwierdziłem, że tak być nie może. I zrobiłem, dlatego robiłem szkolenie na żywo, bo tam nie miałem możliwości. Byli ludzie, nie ma czegoś takiego, a wiecie co, pomyliłem się, to się cofnijmy o 15 minut, nie? Tylko trzeba polecić dalej z materiałem. Tak to wyglądało. Andrzej już mnie tu mocno poganie, więc słuchajcie, lecimy. Jak to wyszło? I teraz, ktoś z was słyszał takie hasło, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach? Ręka do góry, kto zna taki tekst? A wiecie dlaczego nie rozmawiają? Bo często są gołodupcami, to prawda, bo nie ma o czym rozmawiać, nie? Więc łatwiej powiedzieć, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, niż po prostu jestem gołodupcem i wszystko, co mam, to jest na kredyt i na raty. Więc często tak to wygląda. Pokażę wam efekty różnych takich działań, o których mówiłem wcześniej. To była kampania urodzinowa, promocja urodzinowa, gdzie sprzedawałem taki pakiet za 497 zł. Tu jakieś tam jeszcze wpłaty, bo wiecie, ktoś płacił na poczcie, no więc pieniądze przychodziły po kilku dniach, ale to trwało, ja to wysłałem, mailing wysłałem o 8 rano i wyłączyłem sprzedaż o 23.59. To zarobiło 16 004 zł, więc w sumie fajny bonusik na urodziny. Tu wysłałem życzenia i to była kampania, która mnie totalnie rozwaliła, bo ja to wysłałem tak na luzie 23 grudnia zeszłego roku, że właśnie, wiecie, nie wiem jak u ciebie, u nas święta idą pełną parą i tak dalej, kroimy sałatki, ale mam małe dziecko, więc ono się gdzieś tam krząta. Taki luźny mail, dołączyłem nasze zdjęcie, no i tam wszystkiego najlepszego, życzę Bartek Pobel z zespołem i rodziną. I później był dopiero gdzieś tam link, że bloguje już od 6 lat, wow, ale to zleciało, coś tam. I teraz jest zarówno z okazji 6 urodzin bloga, jakiś świąt przygotowałem coś specjalnego, strona pojawi się tylko raz. I rzeczywiście, tam był taki skrypt, tak zwany one-time offer, że jak ktoś to otworzył, to szybka decyzja. Albo biorę, albo nie. Okej? Jak odświeżył, skopiował link czy cokolwiek, to już się to nie pojawiało. No więc i to był kurs, który był sprzedawany po 97 zł. Wynik tutaj 23 265. Już mam przerwać? Naprawdę? Daj mi jeszcze... Dobra, to przelecimy. Nie będzie?
jeszcze kampania. To był kurs właśnie dotyczący efektywnej nauki, który też trochę zrobiłem za namową innej osoby, bo się wycofywałem z tego rynku i okazało się, że bym zrobił śmiertelny błąd, bo ta kampania wygenerowała 40 tysięcy złotych w 6 dni chyba, tak? Więc trochę by było przykro. Znaczy nie wiedziałbym o tym, że tego nie zarobiłem, no więc może nie byłoby przykro. W każdym razie, później jak patrzyłem na te cyfry, no to wow, oczywiście wiecie, to trzeba sobie wziąć, że 40 wygenerowane, 6 prowizja, 33 tu jest przychód, minus podatek i zostaje ci 26, nie? 14 tysięcy do skarbułeczki. Nie? Boli strasznie, nie? Zwłaszcza później była jakaś też kampania, zobaczcie, tu w wakacje sprzedawałem ten kurs, który nagrałem w 2014 roku, czyli to co wam mówiłem, nagranie z live'a, ale możliwość sprzedaży. Łącznie to wygenerowało 35 tysięcy w wakacje i to jest teraz z października, tak? Czyli 28 października, no kilka dni temu robiłem screena, też było 32 tysiące wygenerowane, 29 tysięcy przychodu. I według WordPress, według zarobków, no to udało mi się znaleźć to, co wam powiedziałem na początku, w 5% najlepiej zarabiających podobno polskich blogerów. Także myślę, że całkiem fajnie. I tu już niestety nie dam rady, ale mam dla was prezent. Gdzie mamy kliknąć? Nie, gdzie mamy kliknąć. Jak sobie wejdziecie na stronę liczy się wynik.pl, ukośnik smog, tam jest cała prezentacja, już nagrana, rozszerzona, ona trwa godzinę. Ja to nagrałem parę dni temu, bo wiedziałem, że się nie wyrobię, okej? Okay? Więc tam jak sobie wejdziecie, ona już jest gotowa. Ja tam mówię wcześniej przeszłym, siema, widzieliśmy się wczoraj na smogblogu, ale ona już jest, okej? Okay? Więc sobie możecie jutro wrócić, obejrzeć wszystko to, co mówiłem, na maksa rozszerzony i z większą ilością przykładów. Bardzo, bardzo dziękuję.